Dzisiaj też już ma być mróz. Proszę? Dzisiaj też ma być mróz, co ty gadasz? Jutro? Today! W nocy. Witam. Jesteśmy nad Jeziorem Żywieckim. Przełom, koniec lutego praktycznie już mamy. Jeszcze tydzień temu na wodzie był lód. Spokój nad wodą, wszyscy siedzą w domach. A my próbujemy łowić płocie. One wbrew pozorom biorą bardzo fajnie. Dziś przygotujemy no nic specjalnego. To tamta turbo. Z minimalnym dodatkiem kolendry. Ewentualnie na dolewkę, ale to później. Szczypta roacha. Zalęty dosłownie. Z przesadą. Niecałe pół paczki. Dość treściwej zanęty jak na tą porę roku. Ale to będzie mniejsza część mieszanki. Szczypta kolendry. Świeżej kolendry. Zwykła. Zblendowana konopia, nie za dużo. Ogólnie tej zanęty nie będzie dużo. Właściwie wchłonie wilgoć. No i tak wystarczająco będzie pracować. Łowisko mamy dość głębokie. Także rzeczna ziemia też będzie odpowiednia, czarna. Też nie dużo, bo to nasze łowienie myślę nie potrwa za długo. Zobaczymy do tego ciężką glinę. Warunki jak na luty idealne. Nie będzie to czarne. Woda jest mocno zmącona, także myślę, że nie będzie to miało większego znaczenia. Na grubym sicie by się równomierniej wymieszało. Nie będzie to doklejane żadnym bentonitem. Poleci tak jak jest. Na wstępne nęcy nie poleci 5 takich wałeczków. Z zanętą. Oczywiście. Głębokość też oscyluje między 5 a 6 metrów. Zależy, wszędzie są górki, dołki. Wolę, żeby to jednak zostało w jednym miejscu, żeby to było zgaszone. Nie, żeby się okazało, że nęce u Jacka. Jak zwykle bez miarki. Na oko. Trzy takie garstki. Jedna garstka zanęty. To wszystko. Do samego łowienia. To zostaje na później. To na później. Aby faktycznie tych płoci było więcej. Są konopie, ale to będziemy dokładać przy postępnym nęceniu, jak w ogóle jakieś rybki się w łowisku pokażą. Na wstępne nęcenie też dosłownie garstka martwej pinki utopionej. Wszystko gotowe. Zanęta zostaje na później, ziemia zostaje na później. Próbujemy jeszcze się wstępnie wygruntować i łowimy. Będzie kolorowo. A do trzeciego miała być konopia, ale konopia będzie w ten sposób na razie. Myślę, że te płotki jeszcze nie będą miały ochoty na to, żeby one aż tak dużo jadły. Jest późno, jest godzina 16:30, więc dla bezpieczeństwa na razie, żeby nie kusiło, niech będą zamknięte.
A ty te pstrągi też brały ostatnio, nie? Na Solę, tam gdzie my byli, nie? Na woblery to łapali. Mam szczyptę mrożonego. Szczyptę mrożonego do kerka. Nie wiem, czy nie będzie za zimny na te warunki. Niekoniecznie. Na płocie tak. Małe, średnie trafiają się duże, natomiast takie naprawdę fajne, super płocie, to jest połowa marca. Za miesiąc. Wtedy jest szansa na te 40 plus, na te, które polujemy. Na te, które polujemy tutaj, no. To 40 cm to jest taka magia, którą zawsze staramy się kilka razy w sezonie przekroczyć. W lutym cieszymy się z tego, co woda da, po prostu. Dużo płoci to sama spożywka, bez ziemi, zupełnie bez ziemi nie jest potrzebna. Jak jest jej mniej, no to trzeba wiadomo wprost proporcjonalnie dodawać tej ziemi, no 1:1, czasem 1:2, 1:3. Wszystko zależy od intensywności brań, natomiast no jak już tu jest taka wiosna, że wiosna, to rybka po prostu po zimie musi zjeść. Musi zjeść i raczej walimy wszyscy czystą spożywką ciemną. Niby płoć, ale no tutaj mamy dość głębokie miejsca, gdzie łowimy, więc raczej nie pracująca zanęta, no musi być przy dnie ta zanęta. Stosujemy konopię gotowaną, jest niesamowita, jest duża, fajnie wszystkie ziarenka są puszczone i to jest gwarant tego, że po prostu jesteśmy w stanie no łowić te big mamusie po prostu. Mamy jeszcze jeden taki nasz składniczek, który uwielbiamy, no. Roach, nasz standardowy, tego naprawdę dużo w sezonie butelek nam idzie. To jest czysty marcepan, po prostu, marcepan. I faktycznie potrafi wyselekcjonować te rybki. To już sprawdzaliśmy na wszystkie sposoby, wszyscy w czwórkę i faktycznie, no, dodajemy i wygrubia rybkę. I zanęty ciemne, no. Raczej płoć to jasna, zanęta nie bardzo. Krak, brim, turbo to stare, klasyczne. Nowe turbo plus, ciemne mieszaneczki. Dowilżone mocno, żeby jednak pracowały przy dnie. I tyle. I szukamy jej. Jaki masz długi przypon? 80. Popatrzcie. Ale brania są dosłownie takie. No, jedna wyssana, znaczy jedna zrzucona, jedna wyssana. Spróbuj zostawić prostą szczytówkę przy tych braniach. No, łowienie po zmroku płoci w lutym. Raz są, raz ich nie ma. Nie wiem, od czego to zależy. No, wiadomo, no, ruchy pogody są w lutym różne. Ale zdarzało się nam piękne okazy łowić w nocy, po zmroku. Zdarzało się nam naprawdę i faktycznie po zmroku biorą, jeżeli już biorą, to biorą znacznie większe te płotki. Nie biorą jakieś takie pizdryki małe, tylko już konkretne płocie. I to jest taki, no warto zaryzykować. No, wszystko zależy od pogody, jak tylko warunki są, to warto wykorzystać. Łowienie nocne w lutym. Właściwie dużo ludzi zaczyna sezon od 1 maja, bo tam jakieś drapieżniki, czy tam od 1 czerwca, a tak wczesna wiosna to raczej mamy tutaj, no jesteśmy królami, bo nikt nie jeździ. A warto zaryzykować, bo no cóż mi z ładnej pogody, załóżmy tam, nie wiem, w połowie maja, jak teraz mogę piękne ryby połowić. No trzeba się tylko ubrać i czatować.
Pyrku akurat jest dużo, wszędzie są górki. Do 20 metra jest taki w miarę równy spad, później jest jakieś wypłycenie. To wypłycenie według mnie, ta, przynajmniej na tym stanowisku tak jest, ono się ciągnie tak gdzieś do 40 metra. Na 40 metrze jest znów wypłycenie. Mówię przed tym wypłyceniem, bo z tego wypłycenia nie było brań w ogóle. Nie wiem, może one są jednak jeszcze na tej, w tej głębszej dziurze, tam jest około spadu około metra. To fajnie czuć na tym, na koszyczku, jak wydłuża się powiedzmy metr, ten koszyczek czuć, że on spada po tym ostrym brzegu. Wydaje mi się, że przy tej pogodzie wszystkie jakieś tam drobinki, jakieś jedzenie, czy co jest wypłukiwane przez fale, jest właśnie w tym miejscu. I tam też łowię, i tam też szukam tych płoci. Może jakby było trochę cieplej, a nawet na pewno łowiłbym na tej górce. Ale teraz zdecydowanie lepiej jest przed tą górką, w takiej dziurze jakby. Ogólnie dwie wędki to jest lipa. Nie wiem, to jest niewygodne, nieprecyzyjne. I przy dużych rybach jest problem. Jest problem, dokładnie. Tą drugą to tak jest tak asekuracyjnie, jak już faktycznie te ryby nie ma bliżej gdzieś krótszą linię. Żeby znaleźć linię, czy tam dłuższą, o, gdzieś coś poszukać, nie? Coś zmienić, ewentualnie z tymi przynętami jeszcze pożonglować trochę. Te płotki też to tak miały. Ostatnio było tak, że pierwsze płotki były na pinki, drugie na białe, trzecie na gnojaczka i co chwilę zmiana, cały czas na inną przynętę. Nie było tak, że cały czas na jedną i tą samą przynętę. Można było rzucić dwie wędki na jednej, to co w danej chwili pasuje, na to były brania, a na drugą nie było, mogła sobie leżeć, nie było brań w ogóle. Sprzętowo cienko, o, na pewno 0,8, 0,10, małe haczyki 18, 20, czasem 22. W zimowym, takim czysto zimowym, tak jak jesteśmy teraz. A no, jeżeli chodzi o przynęty, zanęty, no to wiadomo, no od ilości brań, tylko i wyłącznie, od tego ile tej rybki mamy w łowisku. Jak jest jej sporo, to można sobie pozwolić na więcej, ale jak jest mało, to faktycznie trzeba oszczędnie. Bo no po prostu większa skuteczność jest, jak jednak podamy mniej. Jak jest mało tych ryb, po prostu. A jak jest dużo, no to wszystko zależy od tego, co zastaniemy w łowisku i jak łowisko się rozkręca, bo to też jest ważne. Im więcej jest brań, tym więcej trzeba, powinno się dosypywać tym rybkom, żeby je chociaż na jakiś moment zatrzymać, żeby tych parę brań z rzędu można było dostać. Marcin jest bardzo dobry do tego, bo Marcin jest, że tak powiem, strasznie skrupulatny. Co chwileczkę przerzuca, zawsze mnie właśnie na takim rekreacyjnym łowieniu przez to punktuje dość często. Jest bardzo skrupulatny i to ewidentnie daje efekt. Systematyka. Podawać łowisko cały czas systematycznie. Niekoniecznie dużo, ale systematycznie. Przyzwyczajać tą rybę do tego, że tam cały czas coś wpada. Więc zdecydowanie powinno się dość często przerzucać te zestawy. Gdzie to padło? Nie, bo mi tu halogen daje po oczach. Jeżeli jest zimno i no są takie warunki jak teraz, to musimy szukać głębokich głowisk. Po prostu na płytkiej wodzie w 95% ona po prostu nie występuje. Szukamy jak najgłębszej wody i w miarę jak słoneczko się podnosi, jest coraz cieplej, z każdym dniem można szukać coraz to płytszych łowisk. Po prostu mamy fajne usytuowanie, bo tam mamy głęboko, tam mamy średnio głęboko, tutaj mamy, no po prostu przesuwamy się wzdłuż łowiska, wzdłuż całego jeziora, chodzimy za nią. Tak jak wychodzi słoneczko, jest coraz cieplej, to coraz płycej schodzimy za nią. A jeżeli chodzi o taką ciekawostkę, to żeby zapolować tak naprawdę na takie super rekordowe płocie, które zdarzało się nam łowić, to jest taki jeden moment przy takich dużych opadach i przy wodzie powodziowej. To jest po prostu coś, co no ludzie po prostu wtedy w ogóle nie wędkują, a to jest szansa naprawdę na rekordowe na pewno płocie i okonie, przynajmniej tutaj na tym łowisku. Przy kalnej wodzie, jak jest kalna woda, brudna woda, bardzo brudna woda, to
to płocie takie rekordowe naprawdę można połowić. I wtedy glistka, i to jedna, dwie glistki grubo na haku i naprawdę piękne płocie tutaj łowiliśmy z Marcinem na wodach powodziowych. Wysoki stan, bardzo wysoki stan i też no nietuzinkowe łowiska, bo im jest wyżej wody, tym łowiska się zupełnie tworzą inne, no otwiera się woda już zupełnie inaczej. No ewidentnie, no kilka czynników. Pierwszy to na pewno bardzo się ochłodziło. Kilka dni wstecz było bardzo fajnie, chłopaki pięknie połowili przez weekend. Już była ta temperaturka 10-12 stopni w słoneczku. Dzisiaj już mamy, no teraz okolice przymrozku, tak więc jest duży spadek. Spadek wody, no chłopaki tutaj łowiły dosłownie 3 dni temu, było 1,5 metra wody w pionie więcej. Na pewno ta rybka się cofła, no po prostu my jej nie sięgamy i nawet jakbyśmy łowili się na 50-60 metrze, też pewnie byśmy jej nie dostali, bo będzie cofnięta z 200 metrów po prostu w głąb jeziora, ale z tym się dość często tutaj spotykamy przy takich nagłych ruchach wody. No ale co, no trzeba próbować, no nie łowi ten, kto nie próbuje i no luty, godzina 19, i sobie siedzimy na rybkach, a kto chce, no to niech ogląda i patrzy jak łowią na YouTube, ale można też przyjść i spróbować tutaj na każdym łowisku po prostu w Polsce coś złowić, bo ryba żeruje cały rok, taka jest prawda i tylko zależy od szczęścia i od tego co dobierzemy, żebyśmy się do niej dobrali. Jeżeli podobał się Wam ten film z takiego ekstremalnego łowienia, zapraszamy, aby kliknąć lubię to i zasubskrybować kanał Robinsona, bo warto, jest tam dużo ciekawych rzeczy i dużo nietuzinkowych rzeczy, takich dość niespotykanych, jak łowienie właśnie zimą, w ekstremalnych warunkach i każdy znajdzie coś dla siebie.